Dzień dobry moi kochani, witamy was bardzo serdecznie w środę, o, w tą stronę, tam są moi chłopcy. Jak widzicie, nie są w przedszkolu, a to nie dlatego, że są chorzy. Ja po prostu przez ostatnie dni, trzy, czuję się tak jakoś słabo. Nic mi się nie chce, ciągle najchętniej bym sobie spała, ale może być to przyczyna, że chodzę o 12 spać, nie mogę się przestawić. Dzisiaj musi być inaczej, bo jutro już chłopcy lecą do przedszkola, idą. Patrzę za okno, pada śnieg, chyba z deszczem, bo tak mega agresywnie, wiecie, tak szybko spada. I w ogóle już mają być temperatury na plusie, więc chyba pożegnamy się raz na zawsze ze śniegiem tą zimę. I teraz hop, jesteśmy w kuchni, ja ugotowałam ziemniaki, dzisiaj będzie bardzo, bardzo dobry obiad, ponieważ kopytka z żeberkami w sosie, albo może w piekarniku zrobię, tylko jakoś na te kopytka sos. Muszę się zastanowić, ale wiem, że będą kopytka. Kto lubi kopytka, koniecznie łapka w górę i piszcie w komentarzu, czy lubicie kopytka. Tutaj może moje chłopaki jeszcze się przywitają, halo, pomachacie do kamery? Siema, siema Ignaś. Stasiek, a ty pomachasz? No dobrze, no to fajnie. Ignaś, jesteś tak prześwietlony, bo jesteś w oknie. Czym się bawicie? Lego Duplo? O, teraz. Możesz powiedzieć jeszcze raz. Lego. Hej. Siemanko, tak? Lego! Jest ciekawie, kochanie, jest ciekawie. Siu, 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 siu. Gdybym ja miała tyle siły po kawie. Ej, bo spadniecie. Ładnie. Właśnie rozgrzewam olej, przyprawiłam sobie żebereczka. To jest pieprz, sól, chyba natka, czy co to było? Coś z czosnkiem i troszeczkę curry. Następnie przełożę na patelnię, podsmażę, no i później do garnka będziemy robić taki sos. Dobra, żebereczka się smażą, a ja zrobię galaretkę przezroczystą. Kupiłam sobie kiedyś, żeby nałożyć ją na włosy, bo słyszałam, że jest bardzo fajna. Ale dzisiaj zrobię ją chłopcom. Ja jakoś nie po drodze mi, jak coś to sobie kupię jeszcze jedną, a oni będą mieli taki deserek dzisiaj. Okej, okay, mięso podsmażone już w garnku, robi się z tego sosik, a tutaj mamy galaretki przezroczyste, ale to jeszcze trochę zanim one będą. Paki, cieszycie się, że będzie galaretka dzisiaj na deserek? Tak. No szkoda, bo nas przezroczysta. Szkoda, że nie mamy właśnie żadnych owocków, żeby wrzucić. Mamy. Słabo. Nie wiem, czy tu będzie widać, jakie płaty padają ogromne. Chyba nie. O, może tym zielonym czekać. O, patrzcie. Nieźle, co? Już ta zielona będzie. Dobrze, kochani, ja się już pomalowałam. Jak widzicie, dzisiaj jest fioletowy makijaż, kreseczka i błyszczyk. Chyba on jest Eveline. Po prostu rewelacja, ten co powiększa delikatnie usta, ale nawet nie chodzi o to, czy powiększa, czy nie, tylko on tak pięknie właśnie się błyszczy i w kamerze widać, że jest coś na tych ustach i takie są, wiecie, soczyste, o. O to mi chodziło, śnieg coraz bardziej pada, Boże, jestem przerażona, kiedy on stopnieje. No nic, Stasiek zostaw. Chłopcy oczywiście nie chcą czekać, aż galaretka stężeje, tylko chcą ją wypić, wiecie, jak sok. Nie wiem, co w tym takiego dobrego, ale za każdym razem jest tak, że jedna szklanka musi pójść i po prostu wypijają, a drugą jak zdąży, no to schowam do lodówki. No i kochani, czas na brudną robotę. Chłopcy oglądają tam jakąś bajkę. Ja zacznę robić kopytka, później położę ładnie na siereczce, przykryję, żeby nie zaschły i bliżej obiadu je tylko ugotujemy, ale będzie po prostu już z głowy. Muszę sobie kupić w ogóle jakąś stolnicę. Widziałam Pepko, że są takie fajne, rozwijane, że one nie zajmują dużo miejsca, bo ja cały czas robię na blacie, a później ten blat jest ciężko doczyścić. Wiecie, jak to jest z ciastem, z takim z mąką i w ogóle, więc lipa. Spróbować sosu. Pani, tak się prezentują kopytka. Na razie czekają, aż przyjdzie na nie czas. Oj, przesunęłam stół. Ale kochani, jestem zadowolona. Na Instagrama stwierdziłam, że będę wstawiała zdjęcia, które na przykład będę robiła fioletowy makijaż i do tego fioletowa bluzka, koszula, bluza, obojętnie. I oczywiście nie same takie zdjęcia będą na moim profilu, ale będę starała się przez jakiś czas po prostu takie wstawiać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc jeżeli jesteście ciekawi, już pierwsze zdjęcie jest na Instagramie, wbijajcie Dacolka prosto, tak samo jak na YouTubie, obserwujcie, zostawcie serduszko. Cześć kochani, mamy już kolejny dzień, jak widzicie mam różowy makijaż, jestem ubrana na różowo, więc dzisiaj wleciało na Instagram nowe zdjęcie, kto jest ciekawy, kolejny raz po prostu zapraszam, już są dwa zdjęcia właśnie z kolorystyką, tak jak jestem ubrana, taki jest makijaż. U nas zaczął padać śnieg, dzieci dzisiaj zaprowadziłam do przedszkola, jest czwartek.
stwierdziłam, że jeszcze na te dwa dni pójdą. Oni, wiecie co, nie byli chorzy. Ignaś tam dwa razy kichnął, troszeczkę wciągnął noskiem, później mu przeszło, więc stwierdziłam, że niech idą, niech się wybawią, bo w domu był już po prostu Armagedon, już mi się strasznie nudziło, a wiem, że w przedszkolu będą mieli te atrakcje zapewnione, czegoś się nauczą, porysują, potańczą, bo dzisiaj jest rytmika, więc naprawdę bardzo fajnie. Tylko mam nadzieję, że w drodze powrotnej, jak będę po nich szła, to nie będzie psów. Pani, my już jesteśmy w domu, chłopcy odebrani. Zaniosłam też deklarację, że właśnie będą dalej uczęszczać do tego przedszkola. Ziemniaczki się gotują, właśnie muszę sprawdzić. Zrobiłam dzisiaj kotleciki z piersi kurczaka, kotlety mielone. I naprawdę wyszły bardzo dobre. Nie dodawałam cebulki, pewnie Dawid się skapnie, ale Ignaś nie lubi i stwierdziłam, że dobra, dzisiaj robimy bez, żeby nie wygrzebywało, bez sensu tak naprawdę. I do tego mówiłam, że mam pieczarki takie na masełku, żeby na ziemniaczki sobie je położyć, więc myślę, że będzie naprawdę dobry obiad i się cieszę, bo dzisiaj nie było, nie jeden piesek szedł, ale był bardzo spokojny, od razu przyszedł na drugą stronę, a tak to żaden mnie nie obszczekiwał, więc luźna droga, zobaczymy jak jeszcze będzie jutro, jutro już piąteczek. No i będzie weekendzik, bardzo się cieszę, bo w sobotę widzę się z moimi przyjaciółkami, więc ekstra. Hej kochani, mamy już sobotę, ja teraz dogrywam końcówkę, bo już zmontowałam film, patrzę i wyszedł bardzo, bardzo krótki, bo tylko 6:20, ale wstawię wam go na kanał, jak widzicie kolejny makijaż, więc kto jeszcze mnie nie obserwuje na Instagramie, zapraszam z całego serducha, tam mam dużo mniej obserwujących właśnie niż tutaj na YouTubie, bo chyba ponad 3000, więc jeżeli masz Instagrama, to zapraszam właśnie do followa, do obserwacji mojego konta. Tutaj Ignasiek, klikam coś na klawiaturze. No i tak, ja będę się z wami żegnać. Dzisiaj sobota, tak jak słyszeliście przed chwileczką w poprzednim klipie. Ja idę na urodziny mojej przyjaciółki. No i z tego miejsca chciałam jej życzyć wszystkiego, wszystkiego. O, najlepszego, kochana. Buziaki, no i oczywiście dzisiaj się widzimy. A ja z wami się żegnam. Trzymajcie się, pa!